I ruszyły. Przy kanacie dobrze Romy Di More. Ruszyła nieźle. Teraz na prowadzeniu zdaje się Sears Di Ulbe. Tak jest, on prowadzi. Blisko jest także Qualmina. Stawka się mocno rozciągnęła na czwartym miejscu Romy Di More. Polem poprawia jeszcze jeden z koni, to jest Samba de Letang. Samba de Letang na czele. No i ma już sporą przewagę. Odskoczyła rywalom. Na drugim miejscu razem Romy Di More i Sears Di Ulbe. Czwarta jest Qualmina. A wciąż na czele Samba de Letang, która wchodzi w zakręt z przewagą kilku długości. Na drugim miejscu kłusuje Romy Di More. Dalej wciąż Sears Di Ulbe i Qualmina na miejscu czwartym. I wciąż bez zmian Samba de Letang blisko kanatu Romy Di More, która sporo zyskuje. Sears Di Ulbe teraz przeciska się pomiędzy klaczami. Piąta jest w tej chwili Qualmina, a do przodu przechodzi Sears Di Puig, ale szerokim kółkiem, więc pewnie będzie tutaj problem. Sears Di Puig atakuje teraz prowadzącą Samba de Letang. Sears Di Puig już jest chyba w tej chwili pierwszy. Sears Di Puig, Samba de Letang. Romy Di More, polem rozpędza się Sears Di Ulbe. Sears Di Puig, Sears Di Ulbe, te dwa konie. Sears Di Puig ma jeszcze chyba przewagę. Blisko kanatu ładnie zyskała Super Morenville. Sears Di Puig, a polem Tribal Dance. I Tribal Dance atakuje i chyba wygra tą gonitwę. Tribal Dance na pierwszym miejscu, Sears Di Puig, Super Morenville, Qualmina, Sears Di Ulbe i Romy Di More oraz pozostałe konie.